kochani, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Izabela Maciuszek i tak jak Wam obiecałam, dzisiaj jest 50. odcineczek mojego daily vloga i odpowiem na Wasze pytania. Zadaliście mi ich naprawdę bardzo, bardzo dużo i z nich wybrałam tak około 40 takich, co mi się wydawało, że są najciekawsze. I pamiętajcie, zmieniam formułę mojego daily vloga, to znaczy, bo prosiliście mnie, żebym ustaliła jedną godzinę, kiedy będzie codziennie mój daily vlog wpadał na mój kanał. A więc, moi drodzy, na Waszą prośbę, codziennie o godzinie 8 rano będę razem z Wami. To co, zaczynamy? Q&A! Wy pytacie, ja odpowiadam. Jak dostałaś się na plan 19+? No to było 5 lat temu. Pamiętam, jak zadzwoniła do mnie pani Ania z agencji Stars Impresariat, pani, która robi obsadę, i zapytała mnie, czy zagrałabym taką rolę kobiety, która sypia z synem, nie z synem, przepraszam, z kolegą swojego syna. Ja mówię, nie, no oczywiście, ja bardzo lubię takie trudne role. I tak zostałam właśnie matką Oskara w 19+. Hashtag Oskarowa mama. Do jakiej szkoły średniej chodziłaś? Chodziłam do technikum budowlanego, ale skończyłam studia na Wyższej Szkole Medycznej o kierunku kosmetologia. Pończochy czy rajstopy? Zdecydowanie pończochy i lubię też pończochy w spray. Kogo lubisz najbardziej iść 19+? Oczywiście, że wszystkich. Naprawdę wszystkich, wszystkich. Lubię bardzo, bardzo, bardzo. Twoja złota rada na osiągnięcie zamierzonego celu, pomimo przeciwności. Trzeba być wytrwałym. Trzeba być wytrwałym, dążyć do swojego celu, nie oglądać się na boki, nie patrzeć, że komuś coś się nie podoba. Jeżeli jesteś przekonany o tym, co robisz, rób i bądź wytrwały. Dlaczego postanowiłaś być aktorką? Z wielkiej pasji, tak. Aktorstwo to jest moja wielka, wielka pasja, która przerodziła się w mój zawód. Lubisz rolę Marty Plus? Uwielbiam. Marta jest mi bardzo bliska. Przypomina mi troszeczkę mnie, ponieważ jest taką kobietą z wielką charyzmą. Rap czy pop? Zdecydowanie pop. Czy będziesz jeszcze w 19+? Ależ oczywiście. Na kogo głosowałaś w wyborach prezydenckich? Na Trzaskowskiego. Ile masz wzrostu? 1,64 m. Ile ważysz? 66 z hakiem. Zbyt dużo. Ile masz lat? 46. Stringi czy figi? Stringi. Na czym polegają związki karmiczne i oczyszczanie? No właśnie, i to jest taki temat rzeka, dlatego obiecuję Wam, że będzie osobny temat ten poruszony w którymś z moich daily vlogów. Bo o tym naprawdę trzeba dużo, dużo mówić. Jak odnaleźć swojego anioła? I o tym też powiem w jednym z odcinków mojego daily vloga. Jak sobie radzisz z kompleksami? Nie mam kompleksów. A jak nawet coś tam gdzieś mi zaświta w głowie, że to od razu to odganiam. Twoje motto życiowe? Kobieta bez zapachu to kobieta bez przyszłości. Coco Chanel. Najlepsza rzecz, jaka ci się przytrafiła w życiu? Moje dzieci, moja rodzina. Śpisz w piżamie czy w koszuli? Nago. Czy kiedykolwiek załatwiłaś się w krzakach? No jasne. Twoja ulubiona potrawa? Sushi. Czy dostałaś kiedyś mandat? Tak. Czy lubisz święta? Uwielbiam, uwielbiam święta rodzinne. Czy umiesz związać język w rurkę? Tak. Cukier czy słodzik? Zdecydowanie nic z tych rzeczy. Erytrytol, jeśli chodzi o cukier, a najbardziej miód. Czy umiesz szyć? Nie. Czy chodzisz na fitness? Tak, chodzę, aczkolwiek też dużo ćwiczę sama w domu albo biegam. Czy miałaś kiedyś uczucie déjà vu? Tak. Kiedy ostatnio napisałaś do kogoś list na papierze? No właśnie, i to jest jedna z moich form oczyszczania się. Jeżeli coś czuję, że mam jakiś taką potrzebę, żeby komuś coś na przykład powiedzieć, ale oczyścić się z czegoś, powiedzieć coś takiego, może nie, że powiedzieć coś złego, ale
czuję, że mi coś zalega, to piszę na przykład na papierze list do takiej osoby i go palę, więc ta osoba nigdy ode mnie tak tego listu nie dostaje. Więc zdarza się, że piszę do kogoś list, ale go palę, bo z jakimiś, powiedzmy, moimi wyrzutami, pretensjami oczyszczam się tak, żeby ta relacja jednak była dobra. O kim myślisz, kiedy słyszysz słowo sukces i dlaczego? O sobie. Oczywiście, że o sobie. Jestem kobietą bardzo taką pewną siebie, kocham siebie i wiem, że sukces jest najważniejszy. Twój bohater? Agnieszka Sokołowska, moja koleżanka, która 14 lat temu urodziła syna z zespołem Downa, zdecydowała się świadomie na dziecko, które no jednak... Wiadomo, jest troszeczkę, no brzydkie słowo upośledzone, może nie, no ale ma zespół Downa. Ja wiem z obserwacji, że jest ciężko wychować takie dziecko, więc Agnieszka na zawsze pozostaje moim bohaterem. Jak wygląda pierwsza godzina Twojego dnia? Pierwsza godzina? Wstaję, ćwiczę w domu na airbike'u, piję wodę z cytryną, natto piję wodę z cytryną, ćwiczę około 50 minut na airbike'u, maluję się, biorę prysznic, maluję się i przygotowuję śniadanie. Masz prawo jazdy? Tak. A co Cię wkurza najbardziej na ulicy? To, że ludzie idą i palą papierosy. Ja biegam i często przebiegam koło kogoś, kto pali, ten dym mi przeszkadza, albo stoję na światłach, ktoś stoi koło mnie i też pali. To mnie wkurza najbardziej. Ulubione perfumy? Ange de Mon Givenchy. Czy coś kolekcjonujesz? Jeśli tak, to co? Anioły. Ulubiona książka? Ulubiona książka. Czy ja mam taką? Lubię serię Musso. Książki Musso, tego autora lubię. Tak. I lubię książki też takie o aniołach. Mogę polecić oczyszczanie za pomocą anielskich mocy na przykład. Czy lubisz podróżować? Bardzo. A w jakim państwie Ci się najbardziej podobało? W Tajlandii. Dlaczego? Dlatego, że tam ludzie są wszyscy bardzo uśmiechnięci. Czy masz rodzeństwo? Tak, mam brata Dawida, który jest 2 lata ode mnie starszy. Pozdrawiam, jak mnie oglądasz. Ulubiony cytat? Lepiej zrobić coś i żałować, że się zrobiło, niż nie zrobić nic i żałować, że się nie zrobiło. Czy czegoś w życiu żałowałaś? Nie, czasami mam takie, że może mogłam coś zrobić inaczej, ale widocznie tak miało być i tak sobie to tłumaczę. Nie. Niczego nie żałuję. Gdybyś dzisiaj miała 18 lat, co byś zrobiła inaczej? Dużo. 18 lat i tą świadomość, co mam teraz, to na pewno zupełnie inaczej pokierowałabym swoim życiem. No ale umówmy się, mając 18 lat, nie mamy świadomości 46-latki. A jak widzisz siebie za 10 lat? Jako szczęśliwą kobietę, no taką, jaką jestem teraz, ale oczywiście jako szczęśliwą kobietę, która jest otoczona ludźmi, wspaniałymi ludźmi. Może już będę miała wnuki, może już będę babcią. No i oczywiście widzę siebie na szczycie. Gdybyś wystąpiła teraz przed 50 tysiącami osób i miała na to 18 minut, o czym byś mówiła? Znaczy, jeżeli miałabym powiedzieć o sobie, to mówiłabym o moich... o moich takich marzeniach, o moich pragnieniach, ale też mówiłabym dużo o moim doświadczeniu życiowym, bo uważam, że mam go bardzo dużo i na pewno też opowiedziałabym właśnie o oczyszczaniu, o aniołach, jak iść przed siebie, nie oglądać się, nie zatrzymywać, tylko robić swoje. Tak, w 18 minutach zmieściłabym się, to bym chciała przekazać. Rozumiem, że to wszystko. Słuchajcie, kochani, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Q&A i Izabela Maciuszek. Zapraszam Was serdecznie. Już jutro, godzina 8 rano, jestem z Wami. Trzymajcie się, pa!